13 kwietnia. Informacja z działalności obowiązkowego pana tu weterynarii w pole. Informacje przedstawi pan doktor. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Chciałbym powiedzieć kilka słów o okresie od początku roku do dnia dzisiejszego. Nie da się ukryć, że pan starosta poruszył najważniejszy wątek, o którym miałem Państwa zainteresować i jak zawsze mnie ubiegł. Także wybił mnie tu z ręki, pozostają tylko sztywne cyfry i liczby. Najnudniejsze, których nie chciałbym przedłużać. Natomiast zacznę od tego, że na terenie powiatu kłodzkiego nie zmniejszyła się ilość zakładów produkujących żywność, natomiast zdecydowanie zmniejszyła się ilość sieci stad, zwłaszcza trzody chlewnej, i to w porównaniu z zeszłym rokiem w granicach między 800 sieci zmalała liczba do około 500. Na to przełożenie ze względu, jeśli chodzi o cenę zżywca, a to znowu wynikiem jest chociażby rosnący cen, ale przede wszystkim cały czas realnego zagrożenia afrykańskiego pomoru świń. Na ten moment nasz powiat jest w strefie białej, nie stwierdzono w żadnego przypadku zarówno u dzików, jak i u trzody chlewnej. Jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów prawnych, w tym momencie nie ma większych problemów w zakresie zarówno pozyskiwania środków spożywczych i produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, jak i wynikających z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych. Natomiast nasza inspekcja nakłada mandaty w drodze postępowania administracyjnego bądź kary grzywne. I na przykład za brak szczepień psów przeciwko wściekliźnie przez omawiane okres czasu wystawiliśmy takich mandatów 11 na 45 przeprowadzonych obserwacji. Te obserwacje są przeprowadzone na wniosek Państwowego Inspektora Sanitarnego w momencie, kiedy zwierzę pokąsa człowieka. Co może zainteresować tutaj Państwa zgromadzonych? Powiatowy lekarz weterynarii w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia wypłacił zryczałtowaną kwotę zaoczną 128 pozyskanych dzików w obszarze wolnym. Państwo wypłaca możliwym uczestnicy właśnie uśmiech na twarzy naszego uczniowego, ale tak Państwo wypłaca w zależności od szczelonej sztuki, żeby zwiększyć to pozysk dzika. Oprócz normalnych planów odstrzału są takie zwane odstrzały sanitarne i to ma warunkować likwidację wektora w przyrodzie, plus do tego wzmożone kontrole i przestrzeganie przepisów przez rolników ma ostrzec właśnie nasze gospodarstwo, żeby afrykańskim pomysłem. Ja bym na tyle zakończył, jeśli chodzi o liczby. Ewentualne pytania, jestem gotowy do odpowiedzi. To może nie pytanie, ale stwierdzenie. Pan doktor tutaj powiedział odnośnie tych dzików sanitarnych. Jeszcze raz przypomnę, bo kiedyś żeśmy o tym mówili, że dziki sanitarne to nie są dziki chore. To są dziki te, które znajdują się w naszych podwodach, w naszych rewirach. Po prostu z uwagi na to, że jest zbyt dużo tych dzików, to państwo zdecydowało się, że będą wydawali odstrzały sanitarne. I dlatego te dziki są po prostu strzelane. Czyli chodzi tutaj o zmniejszenie populacji dzika, o nic innego. Że wyjaśnię. To tak dobrze, tak łagodnie brzmi odstrzał sanitarny. Czyli no za chory jednak trzeba kontynuować to sobie tak jest. Tak myślę. Tak myślę. Znaczy ja powiem, że większość tak myśli jak pan doktor, że to są dziki, że są dziki chore. Niestety to nie są dziki chore, to są dziki zdrowe. Chodzi tylko o zmniejszenie populacji dzika na terenie kraju, żeby jeśli będzie ten ASF, żeby ten ASF się tak mocno nie rozwinął, ale nie ma tu żadnych dzików chorych.
dziękuję panu za informację. Tak, no, Państwa nie otrzymali oczywiście te informacje, co odbijałem na sesję. Informacje do panu na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chole zostaje przyjęta przez aklamację.